Już działa. Dobra. Znów. News clippings on lords in the education program. Why are they here? Lord Mann ze swoimi przyjaciółmi Lordem Harringtonem oraz Lordem Collinsem jest współzałożycielem specjalnego programu edukacyjnego przez pomaganie biednym w procesie budowania lepszego życia i późniejszej przyszłości, pewniejszej przyszłości. Czyli dżentelmeni z całą pewnością pomogą podnieść poziom życia w naszym zbudzonym społeczeństwie. Drogi Tomiasz, liczy też ten iść, to znaczy, że nie żyje. Przykro mi, że to miało się skończyć, a którą musisz powiedzieć. Jesteś bardzo bezcennym chłopcem i jestem z ciebie bardzo dumny. Mam nadzieję, że pewnego zobaczysz. No tak bardzo cię kocham, nie rozpacza. Słowo przetłumaczenie, nie rozpacza, jest spróbuj być szczęśliwym, gdyż pewnego dnia staniesz się mężczyzną i to szybciej niż myślisz. Nie będziesz sam. Ja i twoja mama będziemy patrzeć na ciebie z nieba. Twój kochający, czyli raczej tatuś, is dead. Let's compare this list with the evidence that we found earlier. This is the list of selected participants for October's special education program. According to this poster, John Strobridge is missing. Let's compare them with people from Hearst documents. Nie ma żadnego z nich. Kinley jest. This man appears in both documents. Liam Thatcher. Patrick Turner. Come on, John Thomas. Reginald jest. Patrick jest. On sam to zaznaczył. Chyba momenty zaginięcia. John Strawbridge. All the people in Marsh's document are marked and dated in George Hearst's files. Pokrywają się te listy, no. Są chyba daty zaginięcia. Jeszcze poszukajmy tu co nieco. Drogi George, rozumiem cię. Takie smutne, tak jak ty, nie jestem w stanie znaleźć pracy, nawet małego zajęcia. Moje dzieci nie mają co jeść. Gdy próbuję coś znaleźć, szefowej mówią, że nie chcą, aby pracowali dla nich ludzie z ranami. Ranami? Nasza służba wojskowa nic nie znaczy. Nasz kraj wykorzystał nas do wojny, a teraz nas opuścił. Nikogo nie obchodzimy. Twój przyjaciel Jack. Jack Strawbridge, czyli oni się znali, ten zaginiony. Z woli jej królewskiej mości Wiktorii, królowej Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii, ja, Frederick Russell Brunman, major armii brytyjskiej, ogłaszam kraj. Pragnie złożyć podziękowania na ręce George'a Hursta, honorowego żołnierza Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii, za jego mężną służbę wojskową. Niniejszym armia brytyjska przyznaje mu medal za wyjątkowe zasługi oraz przenosi w stan z początku ze względu na obrażenia otrzymane w czasie Major Frederick Russell Brunman. Bla 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 bla. Oczka z nabojami. This case must have been full of cartridges. Było, ale nie jest. Ja przypuszczam, że ten doktorek, kurde. There was something on the stand. There was a rifle here. George Hearst took it with him.
A map of Epping Forest. Już tu chyba nic nie ma, co? To jest niewinny pozwolony z przemocą, jeżeli zabrać sobie swoją strzelbę. Wskazówki. Lista biegadaków. Zaginiony. Wszyscy uczestnicy grupy S specjalnego wagonu edukacyjnego mogli zaginąć. Wskazówki. Lista biedaków. Specjalna praca chłopca. Jakiś wniosek. Osoba z wskazanego wagonu jest jedyna, która zaginęła. To fakt. Wskazówki. Ranna, list pożegnalny. George Hood zdawał sobie sprawę, że nie zdoła wrócić ze swojej specjalnej pracy, dlatego wcześniej napisał. Ale nie dał go Tomowi istnieje prawdopodobieństwo, że nadal żyje. Ostatnia szansa. Dalej wskazówki. Lista biedaków. Rana. No, należy znaleźć dodatkowe informacje o specjalnym programie edukacyjnym. Czyli coś w tym rodzaju, tak? Brak odwrotu? Nie no. Myślę, że może żyć, bo zostawił list, ale taki, że no, jeżeli nie wrócił, nie? Nie był pewien tego, że zginie. Zaginione te? Teraz jest jeden problem, ale nic poza tym. Nie, bo jeszcze wiedział o tych biedakach. Miała zaznaczonych. Jeszcze raz wskazówki, zobaczmy. George Hus był członkiem jednostki strzelców wyborowych zwiadowców Lavota. To fakt. Czyli co? Jeszcze mi tylko dwie wskazówki. Czyli wiemy co nieco. Dobra, to musimy zakraść się do domu Hulsta, a czy nie domu, do domu Lorda. Tam. Przeszukaj piwnicy, to zrobiliśmy, czyli tu już nie mam nic do roboty. Zakranie się do domu Hursta. Okej. Mapa lasu Epping znaleziona na piwnicy George'a Hursta. Dobra, czyli musimy się zaraz zakraść do domu. Dom Marsza. A, połączyliśmy już co ciekawsze fakty, tak, że już coś wiemy. Myślę, że będziemy bliscy rozwiązania tego. No. Śledztwa. Myślę, że Lord ma za uszami, ale to zobaczymy jeszcze. Watson. Holmes, what are you doing here? What are you planning? A mission of my own. You must play the role of the conscientious doctor while I sneak inside Marsh's house. That's the only way of helping little Tom. Na pewno nie wejdziemy od frontu, także musimy iść od tyłu. Tam była drabina. Jeżeli dalej tam jest. Może się da otworzyć ten pokój.
to okno z tymi strzelbami, z tym wszystkim, bo to były interesujące rzeczy na biurku. The window is firmly shut. To dupa. A drabina? The window is firmly shut. Czy wyjdziemy od tyłu? Czyli użyjemy wytrycha numer 2. Teraz musimy użyć wytrycha numer 3. There's no space for this lockpick. There's no space for this lockpick. No jak to? No nie, otworzyło się. Spoko. Teraz po cichutku. How can I help you? I came to visit Lord Marsh. What for? I would very much like to see Lord Marsh, if you please. Oh, you're so clumsy. Can you please not... I have to visit Lord Marsh and offer him my services. Fisher, please allow Dr. Watson to enter. Dobrze, to nie była droga waza. Dobra, co my tu mamy? Herb, bla 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 bla. Globus, fajnie, zdjęcia. Joki misio. Lord Marsh is a keen hunter. Tam bawoł był i tak dalej, tutaj kominek, takie rzeczy pobieżnie przyjrzymy. Dobra, biureczka. Mam jakiś inkost, liścik. Do dziś według moich obliczeń specjalny program edukacyjny uratował przed rynsztokiem ponad 200 osób, wynosząc je na poziom, z którego mogą wspierać tak istotne fundamenty naszego pitnącego imperium. To w dużej mierze zasługa mądrości i przemyślności Lorda Marsha, który jest bardzo progresywnym i mądrym politykiem, wykonał ogromną pracę nad tym... Na tym obszarze, ignorując jednocześnie słowa krytyki oraz utrudnienia ze strony swoich aroganckich kolegów w tak stałych swoich zwyczajach. Drogi Lordzie Collins, jasnym jest dla mnie, że możemy się wiele nauczyć o zarządzaniu imperium od tych, po których przychodzi nam deptać. Tych samych ludzi, których pozostawiamy bez środków do życia i w głodzie, w cieniach naszych własnych miast, w domu czy za granicą. Lord Marsh, faktycznie jesteś takim trochę filantropijny. Dobra, to niech se tu leży. Tu jest coś ciekawego. Dzięki Lordzie Marsh, dzięki specjalnym programom edukacyjnym moje życie zupełnie się zmieniło. Nie wiem, jak mogę podziękować. Przesyłam zatem tego zabranego własnoręcznie kwiatka. Dziękuję. Krzywowi się faktycznie, odciski palców. Let's see how hard to crack this safe. No kurde. Doctor, it appears that you were impatient to pay me another visit. Indeed. Will you allow me to examine you? A second opinion, so that the great Lord Marsh does not become the late Lord Marsh. Well, since you put it that way, very well. Shall I retire to your office, Lord Marsh? No, please, Doctor. I insist that you stay. I shall need your assistance. Will you break anything else? I'll try my best. To mamy lipę. Jak gdzie mam się schować? Mr. Holmes? Kurwa. What are you doing here? Will you break anything else? I'll try my best.
No, teraz było lepiej. No ja schowałem się za książki. Dobra, możemy wyjść? Patrzcie, zapalę. Naprawdę spoko giera, kurde, normalnie. Ale patrzcie, wchodził gościu, nie zauważył, że kurwa obraz jest ściągnięty, że obraz jest, że save tutaj jest widoczny. W ogóle jakiś łoś. No dobra, powiedzmy, że nie zauważył. Obraź pokrętło sejfu i znajdź obszar czystego dźwięku, aby złamać właściwą kombinację. Czyli czysty dźwięk. Dobra. Czysty dźwięk. Ja tu gówno słyszę, serio. Tutaj. Dobry jestem. Dobrze, że mam dobre słuchawki, mogę się wsłuchać w to. A cicho. Tutaj. A? Tutaj. Bomba. Pieniędzory. To mnie interesuje list. Tak wszystko, tak bardzo podziwiam tych wszystkich wiatyków, są dla mnie jak powiew świeżego powietrza. Komunikowanie się z nimi to czysta przyjemność i wydają się tacy bystrzy. Nie to co my. Być może oni powinni zostać lordami, a my prostym lordem. Lord Harrington. November 7th. This means that the meeting is planned for today. O. Logi Lordzie Marsz, nasze spotkanie 7 listopada znacznie się przy dąbie Grunstona. Załączam do tego listu mapę, by mógł pan łatwo odnaleźć wskazane miejsce. Lord Collins, czyli jeden z jego kumpli. A to mapa. Wskazóweczki. Zaproszenie. Nie możemy tego połączyć z niczym. Lord Marsh i jego przyjaciele to biegli i doświadczeni myśliwi. To fakt. Już tu nic więcej nie ma, dobra. Sprawdźmy zadania, dokumenty, dowody. Zarkanie się, czyli już tu już wszystko wiemy, wszystko mamy, także możemy wychodzić. I'd suggest that your current weakness is perhaps more than a simple case of influenza, Lord Marsh. Where might your companion be, Dr. Watson? Oh, he's busy poking his nose into other people's business, I'm sure. Ta zakrwioną chustkę to brzmi jak zapalenie płuc. My lord, I'm sorry to interrupt, but I must remind you about your meeting. Is it already time? My apologies, Dr. Watson, but we are expected elsewhere. Might we offer you a lift? You are going out? I'm not sure that's wise in your condition. I value your opinion, but misery never rests and I... Well, do please take good care of yourself, Lord Marsh. I'll send you my diagnosis, Dr. Fisher. Thank you, Dr. Watson. Farewell.
Czekaj, czy on jest truty, czy ma zapalenie płuc. Ja widząc krew na chusteczce zakładam, że to zapalenie płuc. No ale to wyjdzie w praniu. Pewnie będą targali tutaj laboratorium i dochodzili do tego, co jest grane. Gruźlica. Słyszę z drugiego pokoju. To też może być to. Zapalenie płuc, gruźlica. No, brzmi sensownie. Brawo dla Elsie. Nie wiem, nigdy nie miałem zapalenia płuc. Tak, jak co to pisz na czacie? Dobra, pogadajmy z Watsonem zatem. On jest tutaj doktorem. Zbadaj chustkę. Watson, what are you doing at my table? I just need to check one thing about Lord Marsh. My intuition tells me that Lord Marsh is hiding something about his disease. His cough, in addition to his fever and his usage of strong painkillers, leads me to believe that he is seriously ill. Let's study it more closely. Ustaw ostrość. Sputum with tiny drops of blood. I could take a sample and examine it under the microscope. I need to take a sample of it using the glass rod. Pobierz próbkę, czyli co? Let us apply chemicals to color the sample. Odczynnik. Puh, Boże. Fuksyna fenolowa. Eter, kwas alkoholowy to raczej nie, bo to nam rozpuści to wszystko. Błękit metylowy. To też alkohol chyba, nie? I need a pipette. Let us apply chemicals to color the sample. Let us apply chemicals to color the sample. This chemical should be applied third. Aha. Dobrze, że podpowiadają, bo jestem z tego głupi. No i dobra, to teraz ten. Now. Let's examine the colored sample under the microscope. Przeanalizuj dokładnie plamę i poszukaj niezwykłych elementów. Bakterie. Mycobacterium. It appears that Lord Marsh is seriously ill. O kurde. I to nie gruźlica. Holmes, this is no longer a laughing matter. On prąd to, it is just as I feared, Lord Marsh is suffering from tuberculosis. You don't say. Yes, I do say. And Holmes, ja he will die if he is not transferred to a sanatorium as soon as possible. And yet both Lord Marsh and Dr. Fisher are doing their best to hide this fact. How interesting. But why? Why indeed, Watson? Oh, but... Dear God, you don't think that Lord Marsh contracted tuberculosis while aiding the poor? How terrible. I have a commitment that I can't possibly cancel. Holmes, during my absence, please be extremely careful. This disease is highly contagious. And remember that we have women at home. Dobra. Thank you, Miss Alice. Until later. I'll see you soon, Caitlin. Where have you been? Our neighbor lent me a book. She is so kind. I think she likes you. I doubt that. How is your investigation going? Dracula. It's going. Dracula? Yes. It's forbidden reading at my boarding school. Did you know? Well, well. It is thrilling. Lord Marsh cierpi na gruźlicę i umrze, jeśli nie zostanie przewieziony do sanatorium tak szybko jak to możliwe. Ale dlaczego Lord Marsh i doktor Ruben Fisher chcą zataić ten fakt? Chuj wie, no.
Jakie mam teraz joby tutaj do wykonania? Przeprowadź to dotyczące. Aha, bl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 
A, dom Gustona. Gazety. Ojej. Śmieszli ma. Otwarcie przyjemnie. Morderstwo Whitechapel? That's not the one I need. O, to było, dobra. Nowy klub sztuki angielskiej. Pawa niedziela, złoty jubileusz królowej. That's not the one I need. Bardzo spokojnie. That's not the one I need. 89. Nowy program na sklep. That's not the one I need. Portret Doriana Greya. Dobra. To ostatni rok, wprowadzenie podatku, proto, bla bla bla. Encyklopedia, o, może tutaj. Botanika. 100 legendarskich angielskich dębów. O. Dom Gustona to dziwne i tajemnicze drzewo, które rośnie w lesie Epping. Pochodzenie tej nazwy nie jest potwierdzone, ale istnieje wiele związanych z nim legend i baśni. Niektórzy twierdzą, że na przestrzeni wieków czarownice odprawiały tam swoje ceremonie właśnie z powodu tych rytuałów. Ten, kto dotknie pnia dębu Gustona, zostanie przeklęty na wieki. Here it is. Dobra, coś wiem. Dunstan's Oak is in Epping Forest. That's the place indicated on George Hurst's map. No fajnie. Let's try to find the place from the hand-drawn map. Epping Forest. Ojej. Jakieś rozwidlenie trzech dróg. Tam chyba jest jakiś zbiornik wodny, czy mi się zdaje, ha? Nie, ta mapa nie jest aż tak duża, więc tutaj idzie się znaleźć. Gdzie nie widzę takiego skrzyżowania trzech dróg. Właściwie takiej siatki. O, 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 to może być tutaj. O, jest, 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 jest. Here it is. Drat. I'll need to hurry if I want to find out what's going on at the forest. Father, that boy
Wiggins. Does he come here very often? He helps occasionally in some of my cases. Why do you ask? I'd like to talk to him. Talk to him? Father, back at school there are only girls to talk to, and they are so boring. I'm sure Wiggins has lots of exciting stories to tell about his life in London. It would be so romantic. Kate, Wiggins is not the sort of boy you should be socializing with. So he's perfect, then. Oh, Kate. I'll leave you alone now. Dziewczyna robi co chce. Dobra. B. Produkcja, mapa, zaproszenie. George Hust wiedział, że spotkanie Lorda Marsha i jego kompanów będzie mieć miejsce w lesie Epping. O! Masa, który wskazywała mapa George'a Husta, by odbyć spotkanie. Idź do lasu Epping. Tab, tyk. No i myślę, że będziemy tutaj powoli kończyć to śledztwo. Będzie taki finał. Że to myśliwi, może to być... Ja, dlatego tam była taka retrospekcja i ktoś do niego strzelał. Podejrzewałem, że właśnie jeden z tych myśliwych... tych lordów nie bardzo był szczęśliwy z tego powodu. Strzelili go. O kurwa. Let's see how long you can stay alive. Biegnij, kurde, no. Biegnij, kurde. O, motherfucker. Źle wybrałem. God damn it. Let's see how long you can stay alive. Pierdolony strzela we mnie, no. Przecież się schowałem. Biegniemy tutaj. Fuh. You won't get far. Chowaj się! Już chuj, biegnij. Myślę, że to nie jest żaden problem edukacyjny, tylko po prostu strzelają sobie do ludzi dla fanu. Ja pierdziele, hopie! Akurat przed drzewem zwalniasz. Kurwa. Dobra, tutaj jedziemy.
is he? This man was killed recently. The body is still warm. He was poor. Find him, boys! Find him! Kurwa, psy. Pierdolony. Dalej mnie goni. Oh, did that hurt? Biegnij no! Patrz, przed samym drzewem kurwa zwalniasz. Ja cię pierdolę. Patrz, wysiadłeś z ukrycia po to, żeby dostać strzała. Patrz, dogania mnie, spierdzielaj. Dogania mnie. Dobra, uciekaj, 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 uciekaj. Hungry today! Kurwa mać. Bieg, kurde. Jak on strzela, kurde, w takich ciesznych ścieżkach? Szybciej, szybciej. Dobra, biegnij dalej. I chuj zginął. Pierdziele. O, pierdziele, zaś się utopił. Muszę dotrzeć do osłony. Aha, jak czy nie tam doszedłem, bo i tak tutaj jest taka lipa. Ja pierdo... Kurde no... I od początku... Dokładnie ścieżki, ale już na tej teraz nie wybiorę, bo jest do bani. Wejść tędy i do drzewa, dobra. Ja wtedy poszedłem chyba do tamtego dużego głazu. A trzeba iść tutaj, albo tutaj.
No i tak to trzeba iść, tak tędy. Tu, potem do tamtego drzewa i tam. Mnie ścieżka nie interesuje. Chyba tutaj na wprost. Się kurwa nie ukop. Finalnie tam się to kończy. Dobra. Do kamienia, przy kamieniu pomyślimy. Tam czy tutaj? A słona mam daleko. Bo pobiegnę do drzewa. Jest blisko. Zyskaj wytrzymałość. Dobra, biegnij. Myślę, że będę za mną podążyć. Mamuszce. He was killed by a shot to the forehead. Harrington. My God, it's Lord Harrington's body. My health is deteriorating. I need to dress my wound. Ciekawe, nie wiem jak. I czym? O, chata. I can hide here. Dobra. Popatrz ramy. The Quartermain Club. This must be Lord Marsh's cabin. This will help to dress my wound. Someone's coming. I better hide. Breathe, Lord Marsh. It's almost over. Who are you? George Erst from the First Lovett Scouts, here to deliver justice. An old soldier. How ironic. Did we refuse you on our special education program? It's true, I was refused. An old wounded soldier is useless to you, but he can still be dangerous. We hunted a lot in these woods, but I didn't expect to become the prey. I have lived a grand life without any limits set by others. I will die a happy man, so you won't see me begging, you festering wretch. O kurde.
Prepare to meet your maker. No i co teraz? Sylwia, jak myślisz? Dobrze zrobiłem? Myślę, że Hurst robi zemstę na nich. Że oni sobie w tym klubie myśliwskim polowali na ludzi. Nie wiem. Ale tam było ciało biednego człowieka, które było jeszcze ciepłe, tak? Przecież zginął dawno, czy dla biednych też. Z drugiej strony strzelam i do mnie. Kurde, no. Nie dostał się, więc jest zły, więc poluje na tych, którzy są w programie. Tak mi się wydaje. Na lordów i na tych biednych, którzy dostali się do programu. Teraz rozkminę. Myślę, że to on. A ten Hurst, ale przecież Hurst nie przysłałby takich czułych listów do syna. A co ci? Ale dedukcje są dwojakie, bo masz prawo wyboru tutaj, nie? I zobacz, George Hurst poluje w lesie na biedaków i lordów. Albo Marsz i jego kompanie polują się w lesie na biedaków. Tylko, że tam jeden był biedak, który zginął niedawno. Więc to nie lordowie chyba. A lord tamten Harrington już żył niedawno, od dawna. To pewnie spojrzałeś na solucję albo coś. Ha ha ha.
Dobra, pierdzielę. Tak. George, lower your rifle, please, for Tom's sake. Holmes! My, my. An almost worthy opponent. Tom? My Tom? If you've endangered my lad in any way, you will pay dearly. I assure you that Tom is safe in London with a well-trusted friend. And now it's time to end this. By all means. George, listen to me. If you're seeking an apt punishment and vengeance, killing Marsh will give him exactly what he wants. He would die knowing that he had fulfilled his life through his absolute control of it. But if you allow Marsh to live and be arrested, he will suffer a punishment far greater than you or I could deliver. His ball and chain will be the debilitating tuberculosis. It will drag him painfully and slowly to his demise behind bars. You're mad! You're both mad! Let's go and find Tom. Not just yet. See, Lord Marsh, you will die here. Although not by the gun. You'll die slowly. Don't do this, George. Detective, take a look here. This is how you became sick, Lord Marsh. The beheading of your victims who were suffering from tuberculosis was what infected you. Poetic justice. Holmes, you cannot fully understand why we helped so many and sacrificed a few. But don't let me die like this. Just kill me now. Mr. Hurst, you've already served brutal justice to Lord Harrington and I hope Lord Collins and Dr. Fisher. Taking that into consideration, you may as well kill Lord Marsh and end the Quartermain Club completely. No loose ends. Nie, podoba mi się ten wybór. Ma podróżniętego. No nie, czyli dobrze oskarżyłem kolegę, tego Lorda Marsha. Dobrze, nie oskarżyłem tego George'a Hursta. I nawet mi pasuje, że poderżną mu gardło. Spoko. Mógłbym zabić George'a Hursta, ten by trafił do więzienia. No ale mały Tom potrzebuje ojca, więc myślę, że dobrze zrobiłem, że nie zabiłem George'a. A przy okazji, no Hurst by zginął, Lord Marsha zginąłby tak czy siak, albo od jego noża, czyli poderżnięcia gardła, albo od więzienia, czyli tam gruźlicy, więc tak czy siak Lord Marshall byłby trupem, a ja przy okazji nie zabiłem George'a Hursta, więc ja tutaj, wiesz... Dobra decyzja jest, bardzo dobra decyzja, jestem w pełni zadowolony i utożsamiam się moralnie z tą decyzją, także accept. Nie jest. Nie jest, bo pozmieniałem to. I wychodzi na to, że Lord Marshall polował na ludzi i jest to udowodnione. Bo tam były te pościnane głowy. Także jak najbardziej Lord Marshall zasługuje tutaj na swój los. Zobaczmy co dalej. To nowa sprawa. Yes! Well done, Watson! Holmes, you're playing bowls? Indoors? Not just any old bowls, Watson. Lawn bowling. Seriously? With your injury? Oh, no. Mrs. Hudson is going to murder you. Well, that's it for now. Time to go. Would you care to join me? You're incorrigible. And where are we going, Holmes?
I'm participating in the final stage of the annual tournament held by the London Archaeological Institute's Bowling Club. It's an official invitation. I'll just need to dress suitably and then we can leave. Dobra. Na tym kończę. Także dziękuję wszystkim za... Proszę byli. Hej, cześć. Pam, param, pam.